Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, pan Artur Widłak jest naszym gościem. Witam. Dzień dobry Państwu. Panie starosto, proszę mi powiedzieć, czy dzisiejsza publikacja w 7 dniach, że kozielski szpital jest na skraju katastrofy, może niepokoić pacjentów? Przede wszystkim mnie bardzo zaniepokoiła, z tego względu, że zaczynam obserwować ogromną akcję dezinformacji społeczeństwa odnośnie tego, co się dzieje w szpitalu. Dlatego, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli i dzięki pańskiej uprzejmości, chciałbym poinformować, że w szpital pracuje normalnie. Chciałbym poinformować, że odwołanie poprzedniego dyrektora, pana Majchera, odbyło się zgodnie z przepisami prawa. Jest to już potwierdzone i tutaj nie może mieć nikt wątpliwości. Chciałbym poinformować również, że pan Andrzej Mazur ma powierzenie obowiązków, pełnienia obowiązków dyrektora na okres do 3 miesięcy lub do wyboru dyrektora w drodze konkursu, również zgodnie z prawem. Skorzystałem tutaj jako pracodawca z przepisów Kodeksu Pracy. Panie starosto, ale takie przysługuje, jeśli pan pracodawcy pozwoli, uprawnienie. Jeśli pan pozwoli, panie starosto, jeszcze chcę tylko dokończyć. Bardzo. Oczywiście analizowaliśmy tutaj sposób powierzenia, bo nie może być tak, że tak duży zakład jak SPZOS nie ma zarządzającego, nie ma dyrektora. Powierzenie obowiązków z tytułu ustawy o lecznictwie jest błędem, gdyż mamy na to już wyroki sądów. W zeszłym roku, jak pan Majcher miał powierzone z tego tytułu pełnienie obowiązków, oczywiście ja stałem na stanowisku, że jest to niezgodne z prawem i sąd to potwierdził. Więc teraz, żeby nie popełnić tego błędu, skorzystaliśmy z Kodeksu Pracy i mamy na to wyroki Sądu Najwyższego, że jest to prawidłowa forma. Mało tego, na potwierdzenie prawidłowości naszego postępowania sąd rejestrowy wpisał do KRS-u pana Andrzeja Mazura jako pełnomocnika, jako kierownika firmy. To znaczy, że Andrzej Mazur ma pełnię praw do występowania w imieniu firmy, czyli SPZOZ-u. Sąd rejestrowy dokonuje oczywiście analizy i albo odmawia, albo zgadza się na wpis do rejestru. Tutaj został wpisany do rejestru, czyli jest pełnoprawnym reprezentantem spółki. Teraz, panie starosto, czy to jest normalne? Na przykład, że wczoraj wypowiedzenie z pracy złożyła lekarz urok Aleksandra Sitkowska-Saucha. Kilka dni temu z kierowniczych stanowisk zrezygnowała Agnieszka Mykietyn, zastępczyni Bogusława Baran na oddziale wewnętrznym. Tydzień temu z kolei wypowiedzenie z pracy złożył kolejny dobry urolog, według opinii pacjentów, Rafał Olejnik. We wtorek z kolei z pracy odszedł znakomity chirurg, jak na nasz szpital. I tutaj trzeba powiedzieć, że o Zbigniewie Szczepanowskim, że to by był chyba drugi lekarz tytułem doktora nauk medycznych po świętej pamięci chirurgu lubienieckim. Z kolei zwolniony urolog ordynator Andrzej Trądowski w wywiadzie dla NTO twierdzi, że w kozielskim szpitalu zaczęły rządzić niezdrowe polityczne układy. To jest normalne? To znaczy inaczej. Czemu uciekają lekarze, dobrzy lekarze ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu? Ja nie myślę, że uciekają. Ja myślę, że na przykładzie pana Olejnika. Pan Olejnik wolał sam odejść, gdyż to jest lekarz, ale przede wszystkim też i polityk lokalny, związany bardzo ściśle z panem dyrektorem, z byłym dyrektorem. I myślę, że to przede wszystkim przeważyło, że odszedł ze szpitala. Słyszę, czytam w 7 dniach, że są masowe zwolnienia. Nie ma masowych zwolnień. Pan Andrzej Mazur zwolnił tylko 2 osoby, między innymi pana Trądowskiego. I ja nie znam szczegółów powodów zwolnienia, natomiast są one na tyle mocne, że pan Trądowski żali się na zwolnienie w wielu mediach,
natomiast nigdzie tak naprawdę rzetelnie nie przedstawił powodów, z jakich został zwolniony. Pan je zna? Ja ich nie znam. Gdybym ja je znał, to myślę, żebym wtedy potrafił się też jednoznacznie ustosunkować do sprawy. Natomiast powiem tak, skoro są ukrywane te powody, to znaczy, że one nie powinny ujrzeć światła dziennego, czyli analogicznie rozumując, chyba dyrektor nie popełnił żadnego błędu. Poza tym, z tego co wiem, pan Trądowski otrzymał jak gdyby zaproszenie do negocjacji, czyli możliwość ewentualnego powrotu. Pan Mazur zapraszał na rozmowę, no nie skorzystał z tego, także no jest mi tutaj przykro i wydaje mi się, że rzeczywiście do szpitala wkrada się polityka, ale ta polityka funkcjonowała tam już od dawna. Oceniam, że te osoby, które zrezygnowały z funkcji, bo one nie chcą odejść ze szpitala, one chcą tylko zrezygnować z funkcji kierowniczych. I o ile wiem, te panie, które złożyły rezygnację, w zeszłym roku także składały rezygnację. I wtedy skończyło się to podwyżkami dla nich. Więc ja nie wiem, czy tutaj to nie jest też akurat powód do tego, żeby nie uzyskać wyższych płac. Być może nie. Nie wiem, czy dyrektor Mazur się ugnie pod presją i na przykład nie da podwyżek po to, żeby te panie zostały. A być może dojdzie do wniosku, że nie może windować wyżej zarobków, gdyż te zarobki są wystarczające. Trudno mi jest powiedzieć, natomiast wiem dobrze, że system płac, który funkcjonuje w SPZOS, jest bardzo, bym powiedział, no niesprawiedliwy. Są lekarze, którzy zarabiają bardzo mało, są lekarze, którzy zarabiają bardzo dużo, są lekarze, którzy pracują normalnie na umowę o pracę, są lekarze, którzy mają kontrakty, są lekarze, którzy mają jedno i drugie. To było uzależnione od tego, jak pan dyrektor Majcher cenił sobie danego lekarza. Myślę, że ci, którzy mieli ogromne zarobki dzisiaj, ta grupa protestuje i wprowadza ferment. Myślę, że większość lekarzy pracuje normalnie, licząc, że ta polityka wyjdzie ze szpitala, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ona dalej funkcjonowała. Ale chciałbym powiedzieć jednoznacznie, że politykę do szpitala wprowadził poprzedni dyrektor, pan Majcher. Mało tego, że wprowadził tą politykę do szpitala, wprowadzał także i do Rady Miasta, i do Rady Powiatu. Panie redaktorze, mam na to cały szereg dowodów, począwszy od osobistego zaangażowania się w odwołanie mojej osoby, od głosowania. To twierdzę, że nadal aktywnie działa na tym polu pan dyrektor. Ostatnia sesja Rady Powiatu, na której Platforma Obywatelska próbowała przegłosować i wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały sprzecznej z prawem, a następnie próbowała go przegłosować pomimo wyraźnych ocen naszych radców prawnych, że ta uchwała jest sprzeczna z prawem. Narusza cały szereg artykułów i statutu i innych przepisów. I dopiero gdy okazało się, że autorem projektu tej uchwały jest radca pana Anatola Majchera, który jest w sporze z prawnym ze starostwem, Platforma zdecydowała się wycofać ten projekt uchwały. Dzieją się bardzo niedobre rzeczy. Polityka, sterowanie z tylnego siedzenia, bym nawet odważył się powiedzieć, korupcja polityczna ma miejsce. Bardzo niedobrze. Używa się do tego społeczeństwa, używa się do tego SPZOZ-u. Dlatego chciałbym z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie ma żadnego zagrożenia co do funkcjonowania SPZOZ-u. Szpital funkcjonuje normalnie. Rzeczywiście kilka osób odeszło, ale już są rozmowy prowadzone i bardzo zaawansowane. Przyjdą do szpitala inni specjaliści o jeszcze wyższych kwalifikacjach. Są rozmowy prowadzone i z profesorami. Także naprawdę szpital będzie funkcjonował i funkcjonuje normalnie. Szpital zatrudnia około 700 osób, nie tak jak pani poseł powiedziała 200.
i większość, ogromna większość ludzi jest zadowolona z tej sytuacji, jaka jest w tej chwili w SPZOZ-ie. Nie ma żadnych większych napięć. Wszystkie oddziały pracują normalnie. Staramy się pomagać tym oddziałom, które były niedoceniane, tak jak oddział dziecięcy, na przykład, który był całkowicie zapomniany. Panie starosto, do tego, co pan też wspomniał, do pani wypowiedzi pani poseł i wielu jeszcze innych tematów, o które chciałbym pana zapytać, wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Dobrze? Dobrze. Dziękuję serdecznie. W naszym studiu starosta powiatu Artur Widłak. Pani starosto, goszcząca w naszym radio, pani Kolenda Łabuś w środę wyraziła się, no powiem, niezbyt pochlebnie o pana działalności na urzędzie. Jak pan się do tego odniesie? Słyszałem tą wypowiedź. Pytał pan o afery, jakie są w sejmiku związane z Platformą Obywatelską, a odpowiedź uzyskał pan, że starosta jest B. No cóż ja mogę powiedzieć? Ja chciałbym bardzo polemizować, ale chciałbym polemizować merytorycznie. Jeśli pani poseł mi zarzuci, że w oświacie dzieje się źle, ja będę polemizował merytorycznie. Czy się dzieje źle, czy się dzieje dobrze, jakie posunięcia zrobiłem, jak działa oświata. W opiece społecznej, jeśli będziemy rozmawiać, bardzo chętnie. Zresztą w każdym jednym działaniu i zadaniu, które wykonuje starostwo, jestem gotów na polemikę, obronę swoich argumentów, obronę swojego postępowania. Natomiast jeśli ktoś mówi, że dzieje się źle dlatego, bo od roku pan Widłak nie jest członkiem Platformy, no to to nie jest merytoryczna ocena, tylko to zwykłe partyjne krytykanctwo. I tak oceniam krytykę pani poseł. Ja też mógłbym skrytykować postępy działania pani poseł. Ja nie widzę efektów jej pracy jako polityka, które by przyniosły naszemu społeczeństwu lokalnemu korzyści. Owszem, autoreklamę ma bardzo dobrze opanowaną, natomiast uważam, że powinna się przede wszystkim zająć tym, do czego poseł jest zobowiązany, do stanowienia dobrego prawa. A to prawo niestety, ale jest miernej jakości. Czasami jest tak nieczytelne, że trzeba je interpretować i te interpretacje czasami są diametralnie różne. Co prawnie to interpretacja. Dokładnie. A jeszcze chciałbym tylko zwrócić jedno, że uważam, że rolą posła nie jest ingerowanie w politykę lokalną i przykrywanie błędów swojej formacji politycznej, bo pani poseł była na sesji, nie wspomniała ani słowem o tym, że tam następowało łamanie prawa, że usiłowano przegłosować uchwałę sprzeczną z prawem. O tym ani słowa. Także naprawdę trzeba spojrzeć troszeczkę obiektywniej na pewne działania. No i ważyć słowa. Panie starosto, przełom w sprawie lądowiska. Wczoraj radni gminy przegłosowali, że dostaniecie działkę pod lądowisko. Bardzo zadowolony pan z tego oczywiście, jest? Oczywiście, bardzo się cieszę. Tak zresztą umówiłem się tutaj z panem prezydentem, że wspólnie będziemy działać. Gmina i powiat. Wzięliśmy większość działań na siebie, to my będziemy dalsze działania prowadzili. Niemniej liczymy na współpracę z gminą. Być może ona będzie czysto taka, bym powiedział, formalna, gdyż, jak pan zapewne wie, prowadzimy cały szereg działań, które doprowadziłyby do tego, że nie będziemy musieli tego lądowiska budować z własnych środków. Są duże szanse, że tak się stanie. Niemniej miejsce, czyli teren, na którym będziemy je budować, musi być naszą własnością. Panie starosto, czy ta darowizna w postaci tej działki to pewien zaczyn na dobrą współpracę? Bo przynajmniej podzielę się konkluzją jednego z radnych. Jak starostwo, jak powiat czegoś od nas chce, to ma to zaraz. Ale jak my cokolwiek chcemy, to jest problem. I do czego zmierzam? Pojawił się pomysł, aby Aleję Jana Pawła i ulicę Kozielską podciągnąć pod Schetynówki, ale to musi być wasze wspólne przedsięwzięcie. I przynajmniej to jest z informacji od jednego z radnych gminnych, że od 2 miesięcy gmina czeka na wasze pełnomocnictwa czy dokumenty, które wiążą się z tym właśnie przedsięwzięciem. Czy to prawda? Jak najbardziej będziemy współpracować. Natomiast jeśli chodzi o Schetynówki, no to niestety, ale na ten rok sprawa już jest zamknięta. Myśmy też występowali o uczestnictwo w 2 zadaniach. Jedna to właśnie miała być Aleja Lisa, droga bardzo zniszczona. Chcieliśmy ją w tym roku dokończyć, korzystając ze środków tak zwanych Schetynówek.
niestety działania rządu, które ograniczyły środki z 40 milionów na 20 milionów, a jednocześnie podniosły udział z 30 do 50% środków budżetu państwa, spowodowały, że 3/4 zadań, które były na liście rankingowej, wypadły z tej listy. I między innymi nasze zadania wypadły z tej listy, choć na pierwotnej liście one się znajdowały. Dlatego też szukaliśmy innych możliwości pozyskania środków i znaleźliśmy takie. Znaleźliśmy w rezerwie subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu i tam żeśmy złożyli wniosek, aby wykonać z tych środków Aleje Lisa. Mamy nadzieję, że uda się pozyskać. Jest to też 50% dofinansowanie i że w tym roku wyremontujemy także Aleje Lisa. Oprócz tego, jeśli już jesteśmy przy drogach, prowadzimy dwa remonty. Jeden drogi Roszowice-Biadaczów, drugi Zdzieszowice-Walce. Tam jest koszt tych inwestycji prawie 2 miliony złotych. Panie starosto, ale tak z opinii przynajmniej zmotoryzowanych, powiatowe drogi są najsłabszej jakości. Są słabej jakości, oczywiście, ale nie mamy... Nie boli pana serce, że bardzo właśnie one są najbardziej dziurawe? Bardzo mnie boli. Nie wiem, czy najbardziej dziurawe, ale są dziurawe i ja nigdy nie powiem, Ja bym tutaj panu zaraz rzucił z rękawa, Piotra Skargi, ale Krzywoustego. Ja też mogę dorzucić. Masakra. Tylko, że budżet powiatu jest taki, a nie inny i dopóki... Znaczy nie warto poszukać rozwiązać, by w końcu to zmienić, bo przecież o tym mówimy już od wielu lat. Ale oczywiście i my występujemy o tym... Z tym problemem od lat, że tymczasowa ustawa samorządowa funkcjonuje już prawie 20 lat i czas najwyższy, żeby rząd... I ciągle jest tymczasowy. Rząd i, tak, rząd i parlament zajął się na poważnie tą sprawą i znalazł źródła finansowania funkcjonowania powiatu, bo to, co się dzieje w tej chwili, to jest prowizorka nieustająca. My nie mamy przecież tak naprawdę żadnych dochodów z podatków lokalnych, a jedyny dochód to jest PIT i CIT, w niewielkim procencie. To nie wystarczy na budowę, na remont dróg. Trzeba znaleźć źródła utrzymania powiatu, źródła finansowania powiatu i wtedy będziemy wykonywać. Albo oddać drogi. To znaczy moje osobiste zdanie jest takie, że 4 zarządców dróg to jest dużo za dużo. My się z tym gubimy, już nie mówię o przeciętnym użytkowniku drogi, który nie myślę, wie, czy pan jedzie... wymieniał zbyt małą ilość. 4 powiedziałem. No ja wiem, może być więcej, właśnie, więc, ale tych 4 podstawowych to jest i tak już stanowczo za dużo. Przynajmniej w obrębie miasta. Oczywiście, rozumiem, że za obrębem miasta może być tam 1 czy 2, ale w obrębie miasta jedynym dysponentem dróg powinna być gmina i to byłby wtedy czytelny zakres terytorialny gminy, pokrywałby się z zakresem dróg. Panie starosto, i ostatnie pytanie. Jak długo będzie pan funkcjonował zarządem 3-osobowym? Odpowiedź jest prosta. Tak długo, jak długo Rada Powiatu nie będzie chciała wybrać kolejnych członków zarządu. Może to być okres do lipca bodajże, gdzie chyba w tym okresie będzie można odwołać starostę. No i wtedy, jeśli się uda to przeprowadzić, będą prawdopodobnie wybory nowego starosty, a więc i nowego zarządu. A jeśli się nie uda, no to nie wiem, ja w tej chwili jestem bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje w starostwie, ruchami, wpływem innych osób na radnych. Nie wróżę nic dobrego. Czy rada teraz nie jest w takim klinczu? Tak na dobrą sprawę? Jest w klinczu. Nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie. Nie wiem, w którym pójdzie. Ja w każdym razie... Pan się nie boi o własne stanowisko? Nie boję się, bo nie o to chodzi, żebym się bał o stanowisko, bo jak je stracę, tak jak powiedziałem, już kilka dni temu jestem gotów je poświęcić dla dobra powiatu i jeśli wypadki będą się dalej tak toczyły, jak się toczą, to będę dążył do tego, żeby rozwiązać i zarząd, i Radę Powiatu i ogłosić. Zresztą co do ogłoszenia, to tutaj nie mogę się wypowiedzieć, bo... No pan nie ma takich bo komisarz, narzędzi. Oczywiście, tak. Komisarz zadecyduje, czy będzie zdecydowany zarządzać powiatem do wyborów, czyli przez te 1,5 roku z haczykiem, czy też po kilku miesiącach przeprowadzi wybory na nowo. Będzie decyzja należała do komisarza. Tak być dalej nie może. W tej chwili
Nikt nie myśli o dobru powiatu, o spokojnym funkcjonowaniu, o wykonywaniu zadań, tylko są rozgrywki polityczne, partyjne przeprowadzane, ruchy jakieś pozorne. To bardzo utrudnia funkcjonowanie. Zresztą sam pan wie, że były blokowane posiedzenia zarządu. Pan Piasecki nie przychodził, przychodził. W zależności od tego, co stało na porządku, to wybierał sobie albo będzie, albo nie będzie. A to się zaczęło już przecież od pani Tomik, która też uciekała z posiedzeń zarządu. Jestem zaskoczony. Nigdy takich działań nie było. Jeśli ktoś jest przeciwny, po prostu głosuje przeciw, a nie dezorganizuje funkcjonowanie statutowego organu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie starosto. Dziękuję serdecznie. Artur Widłak był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję.